Sędziszowski Dom Kultury zaprasza w okresie wakacji na ciekawe, kreatywne zajęcia. Przygotowana oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych. Co roku przygotowujemy ofertę wakacyjną dla, można powiedzieć, wszystkich, bo to jest oferta skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych. Zaczynamy kinem plenerowym, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością. Od 2015 roku w okresie wakacyjnym właśnie organizujemy to kino i jak widzimy, obserwujemy, cieszy się dużą popularnością. Oczywiście będą zajęcia wokalne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo-taneczne, zarówno dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, więc każdy dla siebie coś może znaleźć i myślę, że znajdzie. Na zajęcia nie obowiązują zapisy. Nie mamy COVID-u oficjalnie, więc nie ma zapisów. Wszystko jest za darmo, więc wystarczy wejść na naszą stronę internetową, zobaczyć, jakie zajęcia w danym dniu są i zapraszamy do Domu Kultury. Poprzednie lata pokazują, że dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w tego typu spotkaniach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Tu mają szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także nawiązać nowe przyjaźnie. Wiemy, że co roku oblegane są zajęcia plastyczne i to już jest, przechodzi do tradycji, że zajęcia plastyczne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, ale zajęcia ruchowe, zajęcia z szycia i haftu, które już mamy, pierwsze zajęcia mam już za sobą, następne są w sierpniu. Myślę, że wizyta w telewizji Sędziszów też się cieszy dużą popularnością, więc myślę, że nie narzekamy na brak frekwencji. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez instruktorów Sędziszowskiego Domu Kultury. Przypominamy, harmonogram zajęć wakacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.